z tej strony HyperCrisp 12. Dzisiaj pokażę Wam nową aplikację, na razie na iPhony, później będzie to na inne telefony. Nazywa się Brick It i ona podpowie Ci, co możesz zbudować ze sterty Lego leżącej na podłodze. Zaraz zaprezentuję Wam działania aplikacji, a w drugiej części będzie bardziej na wesoło. Przed rozpoczęciem skanowania musimy rozłożyć klocki na podłodze, tak żeby w miarę nie nachodziły się jeden na drugi, i wszystkie wielkie klocki usunąć, żeby nie zasłaniały klocków pod spodem. Tu mamy jeszcze taki licznik, który nam liczy klocki, to też jest ciekawostką. No i czekamy, aż skanowanie dobiegnie końca. Po zakończeniu skanowania aplikacja podpowie nam, jakie modele możemy zrobić z tych klocków, które mamy. Wybieramy model, który chcemy zbudować. My najpierw weźmiemy kręgle. Tak wygląda oczekiwany model, gdyby były wszystkie kolory. A w rzeczywistości może wyjść tak. Teraz pokażę Wam na wesoło kilka modeli. Teraz pokażę Wam oczekiwanego słonia, który w rzeczywistości może wyjść tak. Bo zawsze kilka elementów może zabraknąć i aplikacja o tym nam mówi. Teraz zobaczymy statek ze Star Wars. Bardzo ładny tutaj pomarańcza i czerń, a w rzeczywistości może wyjść nam tak. Teraz mamy lwa. Też ładny, a w rzeczywistości wyjdzie tak. Mamy traktor, ładny zielony, a w rzeczywistości może wyjść nam tak. Tutaj mamy hipopotana z ptakiem i wygląda fajnie, a w rzeczywistości może wyjść nam tak. Tutaj mamy bardzo ładny helikopter, niebieski, fajny. A w rzeczywistości wyjdzie nam, znaczy może wyjść nam tak. Tutaj mamy robota, który też wygląda fajnie. A w rzeczywistości może wyjść nam tak. Tutaj mamy jakiś kwiatek, który też jest ładny. Różowy, a w rzeczywistości może wyjść nam tak. Teraz może wybierzemy statek ze Star Wars. A po kliknięciu na model jest takie okienko, na które musimy kliknąć i będzie dalsze skanowanie. A co ja zbuduję, pokażę Wam w następnym odcinku. Cześć!